coś mi się przycięło, pewnie muzyczka. Albo się podzieliło na part. Nie wiem. Fajnie, że ten Fraps mi tak nagrywa w 14-minutowych. Te filmiki. O, no to fajne. Ale na przykład, wiesz, jak nagrywałem HD, w HD Sims, to wiesz, maksymalnie 6 minut, nie? Czy tam 4. Już poparcie, nie? No dobra, no to... A czym ty kompresujesz te filmiki? Normalnie Windows Movie Maker. Zamieniam też na HD. Bez... O. Nie wiem, jakoś tak nigdy nie ściągałem programu do tego. Jakoś tak nie wiem. Ja nie mam takiego sprzętu. Windows Movie Maker zawsze jest na komputerze. Nawet bez instalowania, wiesz? Aha, fajnie. Wystarczy, żebyś wszedł tam chyba w akcesoria, coś takiego. Zresztą ci potem pokażę po Let's Playu. Gdzie to się tylko tutaj szło? On jest zawsze zainstalowany. Wiesz, do tej strzelanki. Tam trzeba strzelać, trzeba iść teraz. Tylko gdzie to było? Bo masz kuszę, połącz ją z tym takim celownikiem i idź tam i strzelaj do tych. No wiesz, celów, no ja wiem, ale nie pamiętam tak. jak to się szło do tamtego miejsca teraz. To idź tam, gdzie była ta piramida. Ja ci mniej więcej powiem. Dobra. Bo to akurat pamiętam jeszcze. No, i teraz idź na prawo i tam, gdzie jest taka pochodnia, wejdź. O, właśnie tu. O. Dzięki bardzo. Dobra. No nie ma za co. I teraz od razu też wybuchowe biorę. Nie chcę prowadzić. A no też dobrze, jest wybuchowe. I... bo to najszybciej, nie? No tak. No, i ładnie kolce. Teraz czekamy. No. Ja kiedyś miałem taki bóg, że udało mi się skoczyć tam do tego przejścia. Co prawda nie wcelowałem, ale Lara mi przeżyła w tych kolcach. Jo? Alfa. Fajnie. O, i... Albo udało mi się tam wejść, tam gdzie były te cele. Ja. A może da się? Zaraz spróbuję, czekaj. Nie, tak się nie da. To akurat... wykorzystałem taki błąd gry tam, taki, że wyciągasz flarę, trochę się odsuwasz od ściany, rzucasz flarę, później kucasz, Lara ją bierze i się znajduje na górze. Będzie nawet ja takiego nie znałem, ale ja w dzieciństwie takie bugi poodkrywałem, że po prostu... To są te! Obejrz sobie speedruny z tego, z TR4. A to wiesz, to tak nie oglądałem kiedyś speedrunów, ale kiedyś obejrzę. I tak, i mamy token, czyli żeton, który musimy użyć do tego, nie wiem, jak się nazywa ten, co te węże wywoływuje? Zaklinacz. O, właśnie, tego zaklinacza. I po prostu idziemy mu teraz zapłacić i on wywoła węża. Dobra. Znaczy, sznurek właściwie. No, ale ma to pewnie taki, jako wąż być, domyślam się. Mi gardło boli. No dobra. I tak. Używamy. To on chyba coś gadał, czy nie? On nie. On się chyba zepsuł potem. A, no tam. No, on się zaciął. Właśnie. Dobra. W ogóle nie było słychać tego dźwięku, jakby Lara wrzucała monety. Takie dziwne. Dziwnie to zrobili. Tak jakby Lara... Zrobili ten dźwięk, tak jak Lara by klucz wkładała. Taki defekt. No. No. Dobra. I teraz tutaj mamy tak miotełkę. Bierzemy miotełkę. Znaczy właściwie patyczek od miotły, który się nazywa Broken Handle. I bierzemy... jak to się nazywa? Hak chyba, nie? No tak. No. I to musimy połączyć teraz. I mamy hook. Hook and pull. I to użyjemy do tego wyjęcia klucza, co mówiłeś, nie? No. No. I będzie fajnie, bo już Costa Gruens chyba zakończymy wtedy. Tak jakby. Tak? No i będziemy się jeszcze tylko do niego cofać. O, i teraz... A, o to chodzi. I teraz kontrol i... I Lara zabiera. A jeszcze przyszedłem kawałek do tego katakumb, czy co to tam było. Katakumb. I to nie umiałem tam w ogóle tego przejść, tego poziomu.
jakoś taki dziwny jest. Trudny jest, bo tam są różne rzeczy poukrywane, wiesz, jakieś na przykład przyciski czy coś takiego. Aha, dlatego pewnie. No, czekaj, gdzie działa na ten klucz wyrzucia tak daleko? Dziwne. No i zabieramy kluczyki. Zobaczymy, do czego to są gatki, właśnie tak jak mówiłaś, czyli klucze do bramy. Tylko gdzie ta brama? No to niedawno przychodziłem, pamiętam. A, tylko gdzie ta brama jest? Aha, już wiem, dobra. To trzeba się tak jakby cofnąć trochę. No ta. Tu chyba. Tylko nie wiem, co... A ja nie wiem, O, czekaj. Muszę zaciąć na chwilę ekran. To zatrzymaj. To... No w sensie, że zaczekam. Co? W sensie zaczekam, aż ci się odnowi ekran już? Nie, już jest. Dobra. Ile to nie wiem, chyba się szło po prawo te drzwi, ale nie wiem. Mhm. Czy nie, to chyba no to samo chyba tutaj będzie. Jest zamknięte, ja. A, no widzisz. Której siedzisz na komputerze? Tu myślałem, że to jest apteczka na górze, tutaj zawsze. Nie wiem, tutaj nie ma. Od której siedzisz na komputerze? Od rana, czy jak? Ja? No. Znaczy w sensie ile już jestem na komputerze, czy coś takiego, tak? Bo nie usłyszałem. Tak. O, kurczę, dowody. Czekaj, wstałem o godzinie 7:30. Wcześniej. Później. No później chyba poszedłem właśnie do komputera i tam zjadłem śniadanie jeszcze. No i teraz jestem tutaj, gdzie jestem teraz. Aha. Ja wstałem po 10. Dobrze mówię po 10? Nie, chyba o 10. Tak, ja tam rano wstaję, zawsze. Nienawidzę rano wstawać. No chyba, że jestem bardzo wyspany, ale to się rzadko zdarza, żebym był o 7 wyspany. Dobra, i teraz tutaj trzeba... No Lara, głupia jesteś, naprawdę. Wiem, że ja to często powtarzam, ale... Naprawdę Lara mnie bardzo często irytuje. Dobra. Lara... A powiem ci... No? Że ja zawsze chciałem zagrać w Angel of Darkness. Nie polecam. A ja mam tą... Ultimate Edition, co nie? Mhm. I mi się zacina tam. Jak jest filmik z ten... Margot Carver. Aha. To ona wtedy tak coś gada tam, bla bla bla. Nagle staje, tak się zacina, a wszystko za nią normalnie chodzi. I może trzeba patrzeć, czekać, aż ona tam się załaduje, czy coś tam. Może patrzeć, i się nie da z nią gadać. Tak w ogóle ci tej części nie polecam, bo mam z nią same wkurzające wspomnienia z całego let's playa z tym mam związanego. Ale właśnie mi się najbardziej za to podoba, że jest taka... Bo jeden Tomb Raider jest taki, że jak Lara jest przy krawędzi, to Lara z niej nie spadnie normalnie, jak pobiegniesz. No, znaczy to wiesz, takie ułatwienie dla graczy pewnie już było po części. Ale nie lubię tej części, bo z nią przeszedłem za dużo razy. Za dużo i za długo, naprawdę. No ja nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, bo ja nie grałem jeszcze za bardzo. Mówię, że spróbuj z Wotra, World of Tomb Raider, ściągnąć patcha, tam myślę, że będzie. O, jesteśmy w tym... Ja ściągałem, ale to jest... Nadal był ten błąd. To nie wiem, wiesz co? Ja też nie wiem, kupię chyba na Allegro. No, ja mam z gazety oryginalne, tam dwie płytki. Teraz to piękne miejsce tutaj. Ono. Nawet jak na rok 99 to jest naprawdę pięknie zrobione. Ja wolę te starsze gry właściwie niż te nowsze. Znaczy wiesz, to zależy, bo... Są o wiele bardziej wymagające. Wymagające to tak, to się zgodzę, bo teraz są gry łatwe. No może z wyjątkiem GTA 4. No. To jest, no trudna. W ogóle seria GTA jest trudna, którą teraz przechodzę. Ja pamiętam, jak grałem na zielonej szkole w GTA. A co to jest zielona chyba... szkoła? Sorry, może nie będę głupio na główka, wyjdę na zielona szkoła, nie wiem co to jest. A, nie, właśnie tak się zastanawiałem, czy wiesz, czy nie. Zielona szkoła to jest taki wyjazd, no jakbyś wyjeżdżał na 5 dni. Aha. I tam czegoś tam uczą jakby. Czy bez książek oczywiście, tylko tak. Aha. Tak no, wiesz. W terenie, tak to nazwijmy. Takie coś... Jak a la kolonie, jo? Pewnie. No na przykład. No. I tak, jedynym tutaj, co mi się podoba, to jest, że będą szkieletki, jak to mówię, kościuszki. Będą. No. Ale to chyba potem dopiero. I tak, i ja... To tam jak będzie takie, te... ta
taka dziura z takim no, czymś, to tam są te szkielety. Chyba właśnie tutaj, gdzie idziesz. No, ale na razie tam nie idę, bo tam się idzie w ostatniej, z tego co pamiętam, kolejności. Bo, mówię, tą grę przechodziłem chyba 17 razy. Znaczy, powiem tak, że brałem się do niej 17 razy. 4 razy ją pewnie przeszedłem. Bo w trakcie już, wiesz, mnie nudziła w trakcie, ale tak to... Najbardziej zapamiętaną jedną częścią ze wszystkich to jest chyba... jak się tak zastanowię, to chyba trójka. Najlepiej ją pamiętam w ogóle. No ja też tam lubię dosyć. Fajna. Fajna jest. Tak, ale nie podoba mi się jedna rzecz, że Lara wygląda identycznie jak w dwójce. Zresztą jeszcze tak kiedyś wspominałem w let's playu. Jakimś tam, moje narzekanie. A no ta w sumie Lara trochę. Nie wolno, nie wolno, bo już się nie dostaniemy potem do góry. I w sumie czwórce tam wygląda jak piąte. No, dziękuję. Mi też się często wczytuje długo. No, ale to chyba jest przez to, że Skype, nie? Też może trochę... No tak. Tak, i tutaj jest taki bug, nie? Że widzimy coś, co nie istnieje. No ale trudno. No tak bywa. Ale dobra, no chyba jednak trzeba iść tam, wiesz? Nie, może mi się coś pomyliło. Chyba jednak tam trzeba iść. Ale gdzie? Tam do wody? Nie, do szkieletków. A no ta. Znaczy ja tam zawsze szedłem najpierw. No, no to może mi się coś pomyliło. I ten, i... No to idziemy tam. Dobra. Pamiętam, że tam trzeba było... Tam chyba było ich dwóch. I trzeba było je zrzucić z krawędzi. A no nie wiem, nie próbowałem jeszcze nigdy, ale chyba tak. Tak, bo można je wysadzić i zrzucać z krawędzi, one wtedy spadając uderzają o ziemię i się rozsypują. O, jeden spadł i się rozsypał. Nie widziałem. To zobaczysz na let's playu. Jak będziesz oglądał. No tak. Dobra. Dobra, i chodź tu. Ale najbardziej mnie nurtuje tutaj w Tomb Raiderze, no, że nie widać, ile mamy naboi. O kurde. W tej części, no, trochę wkurzające jest. Bo no, tych poprzednich było, nie? No właśnie to było fajne. Ale wiesz, to zawsze można sobie w sumie we kwipunek wejść, nie? A czy jak jest leniwy, to nie wejdzie. No tak, ale to chwilę trwa. Oj, chodź tu. Kiedyś się bałem tych szkieletów, jak byłem młodszy. Zresztą jak wszystkiego strasznego w tym Wajderze kiedyś się bałem. Naprawdę. No, czemu on nie chce spaść? Bo on właśnie tak... Spadł. Widziałem, że on nie chce spaść. No, często. Spadł. Mamy z nim spokój. Dobra. Tam na razie nie schodzimy, bo tam schodzimy w następnej kolejności. Teraz będziemy szli chyba z tego typu tam do sali Posejdona, czy tam pokoju Posejdona. Coś takiego. I... Będziemy tam... To się nazywało Temple of Poseidon, tak? No. Ja to tam zawsze... To nie pamiętam, co znaczyło Temple of Poseidon. Temple. Czy Poseidon to Poseidon, a Temple to nie pamiętam. Świątynia, Temple. Aha. I tam jest... Wiesz, mam ledwo czwórę z Anglika. Ja tam mówię, dużo Angola właśnie się od Lary uczyłem, bo... No, coś się...